Dzień dobry, kochani. Po bardzo długiej podróży pukam do waszych ekraników komputerowych i telefonów z kolejną rozmową, a przenosimy się do świata głuchych, a dokładnie do Rzeszowa. Dziś biorę na talerz Piotra Krupę ze Stowarzyszenia Pitagoras, tłumacza języka migowego i psychologa. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Masz jeszcze równoległą organizację, którą wspierasz, który jesteś członkiem ResGest, który jest klubem sportowym. Tak, rzeczywiście jest to klub sportowy głuchych, ale tak naprawdę oprócz sportu zajmuję się bardzo szerokimi również działaniami na rzecz osób głuchych. Historia jest dość ciekawa, bo to jest legendarny klub. Tak, to jest klub, który powstał w 1958 roku, więc dosyć dawno i z dużymi sukcesami. Natomiast trochę sytuacja spowodowała taka społeczna w środowisku osób głuchych, że sam sport to już za mało. Dzisiaj aktywność głuchych nie tylko dotyczy sportu, ale również innych dziedzin, w których chcą się realizować, albo też w których potrzebują pomocy. Więc stąd stowarzyszenie zdecydowało, że zmieni nazwę na Centrum Edukacji i Wsparcia ResGest, co bardziej oddaje to, co rzeczywiście w tym stowarzyszeniu się dzieje, a Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych jest jakby jednostką podległą pod to centrum i zajmuje się stricte tylko sportem. I to jest twoja historia. Tak można powiedzieć, że to właśnie czas od 1997 bodajże 7 albo 8, gdzie zacząłem współpracować z tym klubem. Poznałem w swoim życiu wielu tłumaczy języka migowego i znam ich historię nauki języka i zawodu wykonywanego. Za chwilę do tego dojdziemy. Większość z osób, które poznałem i posługują się językiem migowym, wywodzą się ze społeczeństwa Koda, czyli z rodzin, najczęściej rodzin niesłyszących rodziców. To znaczy, że w większości, jak sądzę, tłumaczy języka migowego są dziećmi niesłyszących rodziców. Piotrze, jak ty znalazłeś się w świecie osób głuchych? No, to ciekawa historia, którą zawsze opowiadam na kursach języka migowego, które organizuję, żeby pokazać ludziom, że właśnie ja się nie wywodzę z tego środowiska i tak naprawdę jestem osobą słyszącą, nikogo w rodzinie nie mam, nie miałem nigdy, a jednak potrafiłem zaistnieć i nauczyć się tego języka, więc to jest jak gdyby takie trochę motywujące do tego. A moja historia sięga roku Czyli jesteś 1900. ewenementem w pewnym sensie. No, może, znaczy na pewno jest w tym środowisku, w tej kulturze, bo się utożsamiam z tą kulturą jako jej członek, mimo że oficjalnie, tak jak powiedziałeś, Koda i osoby głuche jako takie mają prawo być w tej kulturze, ale również osoby, które są przez środowisko akceptowane. No ja akurat mam ten przywilej, że zostałem zaakceptowany przez to Dokładnie. środowisko. Czy zostałeś przyjęty do społeczności głuchych? Dokładnie tak. A zacząłem się tego języka uczyć trochę przez przypadek, bo do mojego znajomego właśnie w tym roku 90. przychodziły osoby głuche, dwie osoby, które z nim tam rozmawiały, on mi tam w czymś pomagał, a ja siedziałem i nie wiedziałem, o czym rozmawiają. I wtedy, jeszcze nie znając słowa wykluczenie, co to znaczy, czułem się tak, jakbym to dzisiaj właśnie nazwał, wykluczony, że oni sobie rozmawiają w języku migowym, a ja nie wiem o czym. Nawet myślałem, że się śmieją czasem ze mnie, bo się patrzyli na mnie, potem jakieś uśmiechy i tak dalej. Więc to mnie zmotywowało do tego, że też chciałem coś zagadać do nich, więc nauczyłem się najpierw alfabetu. No i przy pomocy alfabetu, było bardzo ważne wydarzenie w moim życiu, właśnie w 90 roku. Jeszcze kolejki spore były wtedy, na przykład na dworcu PKP, właśnie to ta historia dotyczy tego miejsca. Głuchy chciał kupić bilet na pociąg, a że nie miał napisane na kartce, gdzie chce jechać, nie mógł się dogadać z tą panią, która tam sprzedawała mu te bilety, a kolejka była naprawdę długa. I
Wyszedłem z tej kolejki, bo też gdzieś tam jechałem pociągiem i przy pomocy alfabetu tylko pomogłem mu kupić bilet. I to mnie tak poruszyło mocno, że tak niewiele umiejąc w tym momencie, nikt z ludzi nie był w stanie pomóc tej jednej osobie, a ja, znając, mówię, tylko alfabet, powolutku umiałem pomóc temu człowiekowi. I to mną tak pozytywnie wstrząsnęło, że stwierdziłem, że chcę się jeszcze więcej nauczyć. Porównuje się język migowy do języka obcego. Tak. I to ma się podobne uczucie w momencie, kiedy się uczy języka migowego i języka obcego, to znaczy nie zna się tych języków, uczy się go i nagle się go używa i jest ten sam efekt takiej satysfakcji, takiego poczucia jakiejś radości. Tak, to coś w tym jest. Chociaż jeśli chodzi o mnie, to akurat jeszcze wtedy nie byłem różnych rzeczy świadomy w tym języku, ale bardziej chyba było to coś, że mogłem komuś pomóc. Dla mnie to bardziej ta strona pomocy była bardziej istotna, komuś, kto nie mógł, inne osoby nie mogły im pomóc. Natomiast jeśli chodzi o to, czy to jest, że to jest język na zasadzie języka obcego, to jest zawsze trochę dyskusyjna sprawa i nie chciałbym wchodzić w to, czy to jest język obcy, czy jest to nie jest język obcy, ponieważ znajdują się grupy również w środowisku osób głuchych, które mówią, że to jest jakby język obcy, ale są też chyba znacząca część osób, która mówi, że to nie jest język obcy, bo to jest polski język migowy, tylko po prostu w innej formie wyrażany niż ten, który jest nam słyszącym dostępny. Ale niezależnie od tego, czy taki, to fakt, tak jak mówisz, to jest coś innego, nowego, niespotykanego i budzi taką radość. Kontynuuj myśl co do właśnie możliwości tego kontaktu pierwszego i tłumaczenia, czy też pomocy osobie głuchej w kupieniu biletu. Tak, to tak naprawdę historia już praktycznie miała swój rozumiem. Koniec. A, czyli tak, puenta była konfrontacji z osobą głuchą. Tak, to była pierwsza taka osoba głucha, której nie znałem, więc bo ja znałem tylko te dwie osoby głuche w swoim życiu, a tu nagle mogłem podejść i pomóc komuś obcemu kupić bilet. No tak. I to, tak jak powiedziałem, wstrząsnęło mną pozytywnie i stwierdziłem, że a nie, no ja się muszę jeszcze więcej nauczyć, bo nikt nie umie tego języka. No i zacząłem się spotykać z tymi głuchymi, te osoby były dużo starsze ode mnie, ale chętne mnie uczyć tego języka. Więc dlatego chyba, tak myślę sobie, że środowisko głuchych przyjęło mnie do siebie ze względu na to, że miałem najpierw do czynienia z tym naturalnym językiem osób głuchych, który tak ładnie nazywa się polski język migowy, w skrócie PJM. I to jak gdyby zachęciło mnie do tego, żeby więcej, więcej i więcej. I po 5 latach nauki udało mi się podjąć pierwszą pracę nawet z językiem migowym. Więc te 5 lat wolontarystycznie się udzielałem, chociaż dalej się udzielam wolontarystycznie, ale tylko wtedy to jak gdyby dotyczyło takiej mojej aktywności społecznej. A później zawodowo związałem się z głuchymi, co też mimo wszystko wydawało mi się, że po 5 latach już tak dużo wiem o głuchych, ale to wciąż były moje 2-3 osoby, które znałem, a świat jednak głuchych jest bardziej różnorodny. I moje pierwsze wrażenie z pracy, to którym się zawsze też chcę podzielić, bo myślę, że my słyszący, no jednak przez to, że odbieramy dźwiękowo też rzeczywistość, oprócz wzrokowego to jednak dźwiękowo, było dla mnie takim szokiem, ponieważ zacząłem pracować w świetlicy takiej dla osób głuchych, gdzie nagle przyszło ponad 20 osób, siedziało przy stolikach i ja tylko słyszałem dźwięki. I to takie dźwięki, które nie były dla mnie jako osoby słyszącej zbyt przyjazne. Czyli takie... Naturalne. Takie wydechy, co się uderzyło w stół, to coś tam, ktoś się zaśmiał i ciągle moja głowa, siedząc przy biurku, w drugą stronę, nie byłem w stanie się skupić na niczym innym, bo oni nic na szczęście nie chcieli wtedy ode mnie, bo to był też stres dla mnie, 20 osób nagle. I te dźwięki spowodowały, że jak gdyby zacząłem rozumieć, że ci głusi się naprawdę nie słyszą. I czasem wydają przez to takie dźwięki, które dla nas słyszących są brzmiące takie, no nieładne, szczerze mówiąc, nie brzmiące nam pozytywnie, przyjemnie dla ucha, bo oni ich nie kontrolują po prostu tych wydawanych dźwięków.
przez co nam słyszącym czasem się może wydawać, że albo są bardziej niepełnosprawni w rzeczywistości, albo są niekulturalni, bo na przykład odbija im się i nie wiem, nie kontrolują tego, albo nie wiem, ziewają strasznie głośno i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie rzeczy bardzo przyziemne, ale jednak dla nas słyszących ważne, wychowane w jakiejś tam kulturze, która wymaga jednak innego obycia się w kontaktach z innymi ludźmi. Więc to mnie tak wstrząsnęło. Nie było to, tak jak powiedziałem, pozytywne na początku uczucie, ale potem zacząłem jak gdyby sprawdzać, jak to jest. Czasem zacząłem do nich mówić. No, wydawało mi się, że jak będę mówił, to może mnie usłyszą, szczególnie ci, którzy mają aparaty słuchowe. No i też to była moja porażka, bo wydawało mi się, że jak ma aparat słuchowy i pytam się, że, czy słyszy, on mówi, że trochę słyszy, no to wiedzieć, o czym mówię, no bo ma aparat słuchowy. A to się okazuje, że w większości jednak tych osób, które wtedy poznałem, aparat słuchowy zupełnie służył do innego celu, do orientacji, tylko orientacji w tym miejscu, w którym są. Czy są jakieś głośne dźwięki, na przykład, czy ktoś trąbi samochodem, czy ktoś woła go z innego pokoju, na przykład, jakiś dźwięk głośny, więc pewnie myśli, że mama go woła, albo rodzice, czy żona, czy ktoś tam i tak dalej. A no tylko kierunek do biegania. Dźwięku, tak. A tylko dla niektórych osób okazało się, że to wspomaga ich w odbiorze mowy, no i też w słyszeniu swojej trochę mowy, żeby kontrolować ten głos w miarę, na ile to się da. Więc no, dużo takich rzeczy, których nie nauczyłem się nigdzie, no bo nie byłem na żadnym szkoleniu wtedy o głuchych i o języku migowym, bo takich nie było po prostu. Więc, sam je stworzyłeś. Tak, sam musiałem jakoś przez to wszystko przejść, ale dzięki temu, tym doświadczeniom, to właśnie mogę powiedzieć, że pokochałem to środowisko i głuchych i lepiej zacząłem rozumieć ich problemy dnia codziennego, którym chciałem po prostu ulżyć. Czyli gdyby te dwie bariery takie zasadnicze, w komunikowaniu się i w dostępie do informacji. To takie sobie jak gdyby wyznaczyłem cele, że no komunikować się mają problem, no bo biletu nie kupią. Zwykłego biletu miejskiego nie kupią, jak idą do kiosku ruchu, no bo dzisiaj w kiosku ruchu to mamy na przykład w Warszawie, pewnie najbardziej to widoczne. Nie mamy tłumaczy języka migowego. A macie biletów strasznie dużo. Ulgowy to dzisiaj jest i pewnie i samorządowy, i studencki, i jakiś godzinny, czy jeszcze dniowy, i jeszcze jakieś tam inne bilety. No i głuchy, żeby chciał dobrze kupić, to też musi wiedzieć jaki. No i nie da się wszystkiego na kartce napisać. Więc no to są takie rzeczy, które nam się wydają bardzo oczywiste, nawet nie zwracamy na to uwagi. No oczywiście technika idzie do przodu, więc są biletomaty, więc można samodzielnie już dzisiaj się obsłużyć, ale nie wszędzie. Czy są, nie wiem, jeśli mówimy o innego rodzaju zakupach, sklepy samoobsługowe, gdzie nie trzeba komunikacji tak dużo, no ale jeżeli chciałbym jako człowiek dorosły wyposażyć swoje mieszkanie, prawda, dostaję mieszkanie czy kupuję, no i muszę kupić meble, no i muszę znać rozmiary, kolory, wymiary, a tu trzeba znać język migowy. No i my to załatwiamy sobie bez problemu, a taki głuchy, ileż dodatkowych godzin i czasu musi na to poświęcić. Więc te bariery w komunikowaniu, one wciąż są, choć tak jak powiedziałem, może trochę mniejsze, zaczynają być przez to, że coraz więcej instytucji, urzędów, ale też i firm prywatnych zaczyna być świadomych tego, że są tacy ludzie jak głusi, a jest ich sporo w Polsce według różnych statystyk, to trzeba dla nich jakieś usługi stworzyć. No ale to oprócz tych usług i tłumaczeń, to trzeba też dawać informacje. My jesteśmy zalewani jako osoby słyszące informacjami, a głusi nie są zalewani językiem migowym aż tak bardzo jak słyszący. My mamy do wyboru, jakbyśmy chcieli, nie wiem, przejrzeć dzisiejsze newsy, to tak naprawdę chyba co najmniej, nie wiem, 5-6 podstawowych stron internetowych jesteśmy w stanie wymienić, z których moglibyśmy zaczerpnąć takie newsy, ale żadna z tych stron nie zawiera informacji w języku migowym. Więc głusi tutaj mają... Do tego pierwsze dojdziemy, wiesz? To jest jakby logiczne. Teraz chciałbym cię zapytać przede wszystkim o Stowarzyszenie Pitagoras. To jest twoja potrzeba realizacji siebie, bo pytanie drugie jest, czy ty na przykład poznając, być naprawdę być wyjątkową osobą,
nie będącą koda, nie mającą osób głuchych w rodzinie, nie jesteś stygmatyzowany od dzieciństwa, a jest to tylko i wyłącznie twoja dobra wola i jakaś wyobraźnia w nauce języka migowego. Czy teraz wyobrażasz sobie inny zawód, który mógłbyś wykonywać? No właśnie, to jest takie pytanie, które towarzyszyło mi jakiś czas temu i powiem szczerze, że dzisiaj sobie już nie wyobrażam innego zawodu, dlatego że tak się oddałem pomaganiu osobom głuchym i temu językowi, że stwierdziłem, że w tym chcę się dalej rozwijać i otwierać miejsca takie, które są dotychczas zamknięte dla tych osób głuchych. Jak gdyby, jeśli chodzi o, wracając do tej pierwszej części twojego pytania o Stowarzyszenie Rozwoju Pitagoras, to ono powstało właśnie z mojej inicjatywy, z racji tego, że nie znalazłem takiej przestrzeni w różnych miejscach, w których próbowałem, gdzie moglibyśmy się poświęcić nauce języka migowego i doskonaleniu tych umiejętności przez osoby słyszące. I stąd uznałem, że tam, gdzie rozwój jest potrzebny, to potrzebne jest również miejsce dla tych ludzi i stworzyliśmy wspólnie, bo to nie jest tylko moja inicjatywa, ale kilku zaprzyjaźnionych osób, właśnie takie miejsce do nauki. I ono stopniowo jak gdyby owocuje tym, że zaczynając od zera wypracowaliśmy, można powiedzieć, własny program, własne materiały, własne jak gdyby podejście do tego, jak uczyć tego języka i ciągle się to zmienia. Ciągle nam mało i ciągle potrzebujemy nowych wrażeń i nowych doświadczeń, żeby jeszcze tak, bardziej... Motywacja jest niezbędna, czyli założyliście taką szkołę po prostu. No tak ludzie mówią właśnie. Ja to trochę nie lubię tego określenia szkoła, ale wszyscy zwykli ludzie, którzy dzwonią, to dzwonią. Czy dodzwoniłem się do szkoły Pitagoras? Nie ma w tym niczego sprzecznego. No, jest to szkoła jak każda inna, może być to szkoła, nie wiem, terapii, tak, może malarstwa, po prostu. Może to być klub? Tak, tylko bardziej chodzi mi o to, że znaczy, ja się nie denerwuję, jak ktoś tak mówi, tylko tak sobie właśnie uświadamiam, że ludzie coraz bardziej zaczynają nas utożsamiać właśnie jako szkołę, czyli takie miejsce, w którym naprawdę mogą się czegoś nauczyć, czyli to też jest pozytywny jak gdyby wydźwięk tego, więc jest okej, natomiast szkoła z mojej perspektywy jak gdyby ogranicza mnie do pewnych możliwości, a nasze stowarzyszenie jest bardziej otwarte, bo robimy różne rzeczy, ale tak naprawdę służące właśnie szkoleniu się w zakresie języka migowego. Mhm. Natomiast to, co powiedziałem, dlaczego między innymi również chciałem, żeby powstało to stowarzyszenie, to między innymi dlatego, że od zawsze interesowała mnie psychologia i pomoc osobom głuchym. Właśnie w tej dziedzinie. I robiłem to wcześniej na różne sposoby, robiłem różne kursy, szkolenia, ale się okazuje, że no to jest niewystarczające, żeby to fachowo, że tak powiem, wykonywać takie wsparcie dla osób głuchych. Miałem podobny dylemat i jakby postanowienie też mojej drogi na studiach psychologicznych to potwierdza. To znaczy, że jednak ten dyplom jest bardzo istotny, mimo to, że ta psychologia jest taka mętna w naszym kraju i że nawet wróżki, jak to mówią mity, że wróżki mogą być psychologami, coachowie bez wykształcenia też mogą motywować i kierować ludźmi, więc... Ale tutaj dyplom psychologa jest bardzo istotny, bo to już jest, myślę, że bardzo poważna sprawa i bardzo złożona. Ja jak gdyby też... Stwierdziłem, chociaż tak jak powiedziałem, miałem takie marzenie, ale nie udało mi się go spełnić wtedy, żeby od razu po szkole średniej pójść na psychologię, bo też warunków nie miałem takich osobistych. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to, że uczestniczyłem w mnóstwo spotkaniach psychologów z osobami głuchymi. I to zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Uczestniczyłem również w różnych spotkaniach z prawnikami, czy w różnych innych instytucjach pomocowych i zauważyłem, że ci głusi tak naprawdę są pozbawieni tej możliwości wsparcia właśnie emocjonalnego, takiego psychicznego wsparcia w tych swoich różnych doświadczeniach.
I tu nie tylko chodzi o to, że ktoś od razu musi być chory na depresję, ale bardziej chodzi o to, że potrzebuje wsparcia takiego zwykłego, motywującego albo potwierdzającego, utrzymującego go w jakimś postanowieniu i tak dalej. Więc te wszystkie doświadczenia, a szczególnie te terapeutyczne, spowodowały, że nie, stwierdziłem, że to tak nie może wyglądać, że ja pośredniczę po prostu w terapii z głuchym, a niestety większość tych psychologów, których oczywiście szanuję i uważam, że większość z nich, z którymi miałem kontakt, dla słyszących jest świetnymi terapeutami, ale do głuchych się nie nadają, ponieważ nie znają tej specyfiki i kultury. Mhm. Na chwileczkę przerwiemy, ponieważ muszę chyba upgrade'ować program, bo tutaj mówi mi, że jest, mam 10 minut, więc zrobimy jeszcze jedno połączenie. Czekaj moment. Możemy się teraz wyłączyć, bo jest została jedna minuta, teraz pokazuję na ekranie. Właśnie. Trzeba po prostu wyłączyć i na nowo się po prostu zalogować. Dobra, bo znaczy trzeba coś upgrade'ować chyba, żeby ten... Musisz sobie to zapisać po prostu. Jak wyłączysz, tam pojawi się zakończ nagrywanie. Dokładnie. Gdzie zapisać, na jakim I miejscu. Wysyłam ci ponownie linka. Może być ten sam chyba. A, dobra. Okay. Rekord. Dobrze. To mamy Stowarzyszenie Dziad. Dobra. Psychologia oczywiście to jest jedna z najważniejszych dziedzin życia człowieka, dla człowieka. Niedawno jeszcze, kilka minut temu wspomniałeś o tym, że jest sporo osób głuchych w naszym społeczeństwie. Mówimy o naszym pięknym kraju. Więc powiedz, pogadajmy trochę o statystykach. Ile osób w Twojej wiedzy jest osób głuchych w naszym kraju, w Polsce? To jest chyba jedno z najtrudniejszych pytań, na które zawsze mam kłopot, jak odpowiedzieć. No dlatego, że osobiście nigdy nie policzyłem głuchych, więc muszę się opierać na statystykach, które są dostępne gdzieś tam w sieci przede wszystkim już teraz. Ale kiedy pracowałem w innym stowarzyszeniu, to mówiło się o tym, że w Polsce jest około 100 tysięcy osób głuchych, ale mówiliśmy o głuchych, którzy posługują się tylko językiem migowym, bo takich osób głuchych i słabosłyszących i takich z problemami ze słuchem to na pewno jest kilkaset tysięcy. Nawet w którejś książce profesora Szczepankowskiego czytałem, że nawet 900 tysięcy może być takich osób. Ale powiedzmy te lata moich doświadczeń i kontaktów z osobami głuchymi powodują, że ja bym chyba jednak nie powiedział, że jest aż 80 czy 100 tysięcy. Myślę, że takich bardzo migających, tylko migających, przepraszam, jest znacznie mniej. I tutaj nie umiem powiedzieć ile, czy to jest 30 tysięcy, czy to jest 60 tysięcy. Ale zawsze jak gdyby bronię się tym, żeby nawet to było tylko 10 tysięcy, co oczywiście to jest niemożliwe, bo na pewno jest więcej, to i tak dla tych 10 tysięcy muszą być stworzone warunki do tego, żeby im wspierać, pomagać im w codziennym funkcjonowaniu. Więc to nie jest jak gdyby istotne w sensie usług społecznych, ile tych osób jest, dokładnie, tylko jaki rodzaj usług jest dla nich otwarty i dostępny. Dokładnie. Ale reagujemy na wykluczenie i na dyskryminację, to jest jakby oczywiste, ale to też jakby potwierdza, dlaczego jest tak hermetyczne społeczeństwo osób głuchych. To znaczy łatwiej się skomunikować w ilości 100 tysięcy niż w milionie, ponieważ samych osób niepełnosprawnych mamy co najmniej 3 miliony osób w 30 czy 38-milionowym kraju. To jest bardzo dużo. Bardzo dużo, to prawda. Więc czekam jeszcze na wyniki spisu powszechnego, ale to też nie do końca będą wiarygodne dane, dlatego że tam była taka możliwość oznaczenia siebie, jak się ktoś sam spisywał, do jakiego języka, do jakiej kultury była możliwość wyboru również kultury osób głuchych. Więc zobaczymy, ile osób się
jak gdyby utożsamia z tą kulturą. Czyli zrobię to tak naturalnie, bez żadnych uprzedzeń czy też kompleksów. Tak, tylko że niestety problem jest tej natury, że ten spis powszechny, mimo że tam była dostępna opcja tłumaczenia na język migowy, no nie wszyscy głusi mieli tą możliwość. Bardzo często spisywali ich członkowie rodziny, słyszący członkowie rodziny, z racji tekstu, trudnych pytań, więc jest też ryzyko bardzo dużego błędu statystycznego, jeśli chodzi o te dane, które mam nadzieję, że się pojawią, kiedy je urząd partiami udostępnia te informacje. Zobaczymy, jak będzie to, jeśli chodzi o osoby głuche, ale na pewno jakąś informację da nam na ten temat. Twoja działalność, jak i twoich organizacji, z którymi współpracujesz, to jest jakby pomocowość, wsparcie, to są główne założenia. Powiedz mi, jakie są najczęstsze potrzeby osób głuchych? Można się domyślać, bo każdy człowiek ma potrzeby i te potrzeby są bardzo podobne. Ale być może właśnie to wykluczenie i jakby ta sterylność tego środowiska może powodować zupełnie coś innego. To ty jako taki, taki człowiek, który tłumacz ze światem słyszących, jakbyś określił potrzeby? Więc powiem tak, generalnie mają takie same potrzeby jak my, czyli chcą kupić bilet, o którym wcześniej wspomniałem, mają już problem. Chcą iść do lekarza, mają problem. Chcą pójść do urzędu, no to ciut lepiej jest, bo tam urzędy są coraz bardziej jak gdyby nastawione na to, ale to też jest trochę fikcja, bo ten dostęp do tych tłumaczy języka migowego online to jest najczęściej na urządzeniach, które są w jakimś jednym miejscu w urzędzie dostępne, a wiadomo, że urzędy mają mnóstwo swoich lokalizacji i niestety w tych różnych lokalizacjach niekoniecznie jest dostęp do tłumacza online. No, różnego rodzaju, nie wiem, imprezy kulturalne. Nieraz, często mnie ktoś pyta, jak to jest z tymi imprezami? Czy głusi nie mogliby przyjść na jakąś imprezę otwartą? Oczywiście, że mogą, tylko tam nie ma tłumacza języka migowego. I to jest takie trochę, no trzeba po prostu tych głuchych też nauczyć tego, że mogą skorzystać. Jeżeli oni przez lata nie mieli takiego dostępu, nie było to otwarte, to niestety teraz to jest ciężka orka, że trzeba ich uczyć, że przykładowo spotkanie autorskie w bibliotece może być fajnym wydarzeniem, nawet tłumaczonym na język migowy, ale nie ma w sobie takiej potrzeby, bo on nie wie, że są takie spotkania i że ten autor może coś ciekawego powiedzieć o sobie, o tym, o czym pisze i tak dalej. Nawet dla dzieci. Zdarzyło mi się już tłumaczyć kilka takich spotkań. Na początku byłem bardzo sceptyczny, chociaż mi osobiście, jako osobie słyszącej, bardzo się podobały te spotkania, to z punktu widzenia sobie pomyślałem o osobie głuchej, czy ktoś to w ogóle będzie chciał oglądać. No ale no właśnie, nasza rola jest też taka, żeby uświadamiać głuchych, że mogą w ten sposób również spędzać czas. Może nie są w stanie książki przeczytać, bo nikt im jej nie przetłumaczył w języku migowym, ale mogą zobaczyć człowieka, który pisze takie książki. Coś się o nim dowiedzieć, jak on to przeżywa, jak on to robi, jak pracuje i tak dalej. Czy na wydarzeniach jakichś takich lokalnych, miejskich czasem. Często teraz miasta mają, szczególnie po tym długim zamknięciu covidowym, różne imprezy, na których też może się pojawić jakaś osoba głucha, no i też trzeba by było zapewnić tam takiego tłumacza. Powiedziałeś bardzo ważne słowo, to jest orka, Myślę, że w społeczeństwie słyszącym jest jeszcze większa orka, bo chyba większe kompleksy ma społeczeństwo słyszące, to znaczy nie wie, jak się zachować w momencie, kiedy osoby niepełnosprawne uczestniczą w tych samych imprezach, wydarzeniach, spotkaniach, Bóg wie czym jeszcze. I tak mam też takie doświadczenia, mam z osobami niewidomymi, gdzie ludzie do tej pory, mimo że już jest jakby skok cywilizacyjny jest bardzo duży, technologiczny i mamy wiedzę dostępną zewsząd, kompletnie nie potrafimy sobie z tym poradzić. No właśnie, a propos niepełnosprawności, głusi, niewidomi, kiedyś już prywatnie rozmawialiśmy na ten temat i
Zawsze mnie zastanawiało i też jak znam osoby głuche i znam osoby, może nie głuche, tylko znam osoby ze środowiska Koda, które też są, w pewnym sensie zachowują się i mają mentalność osób głuchych. I znam osoby niewidome. Kiedy jednym i drugim zadaję pytanie, czy mówiąc kolokwialnie, kumacie się z osobami o innych, z innymi niepełnosprawnościami, to zapada autystyczna cisza i nie ma w ogóle rozmowy. Jak to jest w ogóle? Znaczy, jeśli chodzi o akurat niewidomych, to jestem w stanie to bardziej zrozumieć. Podam oczywiście, oczywiście. Życia wzięty. Sam korzystam z rehabilitacji i rozmawiałem z takim panem właśnie masażystą niewidomym, który powiedział mi, że tydzień wcześniej przyszła do niego osoba głucha. No i on chciał się z nią skomunikować, chciał jej zapytać, co jej dolega i tak dalej. Więc ta głucha zaczęła coś pisać na kartce. Ten pan niestety nie widzi, bardzo słabo widzi. Czytanie dla niego jest naprawdę olbrzymim wyzwaniem, a jeszcze jak jest to pismo odręczne, niekoniecznie ładne i wyraźne, to nie był sobie w stanie poradzić. I powiedział mi, że więcej czasu stracili na próbie kontaktu niż na tym, żeby pomóc tej pani w rzeczywistości. I to oddaje chyba problemy osób głuchych i niewidomych. A myślisz, jeszcze będę machając ręką odrobinkę kulturalnie wchodząc w słowo, bo rozumiesz, na czym polegają takie niuanse. Gdyby na przykład osoba głucha napisała maila do takiego gabinetu masażysty, że jest osobą głuchą, to osoba niewidoma mogła, czy też niedowidząca i chyba każda inna poza głuchą mogłaby się zorganizować, to znaczy, że mogłaby w jakiś sposób spróbować, nie wiem, zdobyć tłumacza możliwość, czy też w ogóle można byłoby opisać mailowo swoje potrzeby i zasadniczo nie trzeba byłoby takiej komunikacji bezpośredniej, bo wiadomo, jakie potrzeby są osoby głuche, która przychodzi na masaż i wtedy masażysta wykonuje o co prosi osoba głucha. Pięknie to powiedziałeś, natomiast muszę cię wyprowadzić tutaj i w państwa wszystkich z takiego sposobu myślenia. Dlaczego? Dlatego, że osoby głuche bardzo źle piszą. I nie chodzi o poprawność gramatyczną czy stylistyczną, tylko po prostu one nie używają poprawnie pisma. Rozumiem. Środowiskowy analfabetyzm w pewnym sensie taki. No tak to można by było jakoś nazwać delikatnie. Natomiast głusi nie znoszą pisania, przez to, że wiedzą, że w szkole im ono nie wychodziło, no bo nie słyszą, więc nie wiedzą, no tak, jak napisać poprawnie. One bardziej potrafią to zamigać, że coś ich boli, w którym miejscu pokazać, niż to napisać. Więc głusi, ja osobiście, oczywiście głusi mają do mnie odwagę pisać mi SMS-y, czasem maile, ale one są dla osoby, która uczona była języka polskiego jako swojego języka pierwszego, bardzo niejasne, nieczytelne i niezrozumiałe, budzące nawet taki odruch, no właśnie, wiecie, co to jest, o co mu chodzi, ja tego nie rozumiem, czy to, czy tamto. I głuchy wie o tym, że my słyszący nie rozumiemy ich pisma dobrze, więc wolą go nie używać. I powiem szczerze, że nie znam osoby głuchej, która by napisała do gabinetu rehabilitacji czy jakiegokolwiek innego miejsca coś w języku polskim. Oczywiście mówię o głuchej, takiej osobie, którą ja mam na co dzień kontakt. Bo są oczywiście osoby głuche bardzo wykształcone, tak. Kończące studia i nie tylko studia, nawet nie muszące mieć studiów, ale dobrze radzące sobie w języku polskim. Takie osoby piszą. Ale to jest namiastka tych osób. Ja pracuję w 98% z osobami, które nie radzą sobie z językiem polskim dobrze. A te 2% no to takie pojedyncze jednostki, bardziej wykształcone i radzące sobie w życiu. Więc do tej orki jeszcze dorzucamy edukację. Sądzę, że wszystkich osób z dysfunkcjami, że można wpaść na taki pomysł, to znaczy, że jeżeli osoba głuchy idzie do masażysty,
To w sumie, ale też ciekawość wynika też z tego, czy głuchy wiedział, czy idzie do osoby niewidomej, czy też niedowidzącej. Nie wiedział, nie. Głuchy tego nie wiedział. To jest właśnie piękno tej sytuacji, bo jeszcze gdyby wiedział, to znaczy, że edukacja polegałaby na tym, że Piotr mówi swojemu jakby osobie wspieranej, że słuchaj, gdyby zaszła taka sytuacja, napisz do mnie, zadzwoń, to ja wtedy po prostu jakoś pomogę ci, żeby uniknąć jakiejś straty czasu przede wszystkim, bo to chyba jest najważniejsze. I to no niestety jest... nasz system jeszcze nie jest tak przygotowany, że tak powiem, do takiej formy wsparcia i pomocy. Mhm. To zależy trochę od inwencji głuchego rzeczywiście. Akurat w tej przychodni wygląda to tak, że się zgłasza skierowanie do kogoś innego zupełnie. Jasne. I ten ktoś dostaje datę, godzinę, kiedy ma przyjść i on nie wie, czy kto to będzie wykonywał mu dane zabiegi. Więc to jest ten kłopot. Fajnie by było, gdyby masażystą była osoba głucha i migająca, ale wtedy z drugą strony jest problem. Słyszący przychodząc mają problem z powiedzeniem tego, jakie mają problemy. Znaczy może nie mają problemów, tylko głuchy ma problem z odczytaniem tych informacji, więc to jest naprawdę trudne zadanie. Więc ja szczerze, że nie znam głuchego, który pracowałby samodzielnie jako masażysta, czy miał swój gabinet, tylko jeśli już pracuje, to u kogoś i tam ktoś jest skierowany do tej osoby, więc to już jest jakoś zadbane o to, żeby... Pełna informacja. Żeby już jak najmniejszy kontakt musiał mieć, że tak powiem, z pacjentem, żeby już wszystko wiedział wcześniej o nim, gdzie ma masować, jakie ma dolegliwości, co mu się dzieje i tak dalej. Głusi zazwyczaj nie piszą, to znaczy trauma z edukacji, bo to też jest traumatyczne. Oprócz tego, że psychofizycznie nie są w stanie jakby idealnie pisać, to jeszcze dochodzi do tego trauma z nauczycielami, którzy jacyś wywołali w nich po prostu silne emocje, negatywne oczywiście, ale jak jest z czytaniem? To znaczy, że oczywiście słyszącej osobie przychodzą jakby różne pomysły, jak się skomunikować ze sobą głuchą, więc jednym z takich pomysłów jest też napisanie czegoś. No to... Czyli to jest jedyna metoda dla osoby, która nie zna języka migowego na dzisiejszy czas. I to też uczymy na kursach języka migowego, takiego myślenia. No bo wiadomo, że my na kursie nie nauczymy wszystkich znaków, bo musiałyby te kursy trwać latami. No tak. Natomiast uczymy sposobu pisania, przepraszam, do osób głuchych, takiego, który pozwoli mu zrozumieć. Czyli zdania muszą być krótkie, jak najmniej pięknych, kwiecistych słów, prostym językiem napisane, tak, żeby głuchy zrozumiał, czego od niego chcemy, albo jakie zadanie ma tak naprawdę wykonać, żeby na przykład osiągnąć jakąś tam usługę. Trochę mi się to kojarzy, też pracuję z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera. Asperger ma też to do siebie, że potrzebuje bardzo konkretnych określeń, w zasadzie bez opowiadania, bo to opowiadanie po prostu zaburza jego w ogóle wyobraźnię, nie koncentruje się na tym, co ma wykonać, czy też zrobić, tylko zastanawia się, co to znaczy wszystko wokoło. I to też jest bardzo, bardzo ciekawe i to jest takim punktem wspólnym. Więc oczywiście głusi, nie mając innego wyjścia, też do nas piszą, bo jak idzie do przychodni i chce się zapisać do lekarza, no to musi coś tam napisać na kartce, bo nie ma innego sposobu. Ci tacy bardziej przebiegli, bym to powiedział, w pozytywnego słowa znaczenia. Sprytni. Sprytni. To robią to tak, że proszą słyszącą osobę, żeby im napisała, na przykład do mnie, miga mi na filmiku, wysyła mi filmik. Dzisiaj technologia jest taka, że na szczęście można, nie przychodząc do biura, wysłać filmik. Dokładnie. I ja z tego filmiku wiem, czego on ode mnie chce i ja mu to piszę w odpowiedzi i on sobie przepisuje albo na telefonie pokazuje tą informację, którą ja mu przekazałem. Gorzej, jak jest jakiś problem już tam później dalej, że na przykład jest odpowiedź inna, przykładowo tego lekarza nie ma, albo jest chory, albo już nie pracuje. No tak. I tak dalej. Więc to zaburza, no ale powiedzmy, że jest jakaś tam próba nawiązania kontaktu i być może po dłuższym czasie wymiany tych
informacji między głuchym a obsługą, da się dogadać, ale trwa to dosyć długo i jest męczące i dla słyszącego, no i dla tego głuchego, że on się czuje ciągle gdyby napiętnowany, że nie jest w stanie czegoś osiągnąć. Nie jestem w stanie się dogadać, czyli jestem gorszy. Czyli coś ze mną jest nie tak, więc jak gdyby to obniżone poczucie własnej wartości również u wielu osób niesłyszących, wynikające właśnie z tych codziennych doświadczeń z nami słyszącymi. Jak myślisz, tłumaczy języka migowego, jakby tak policzyć w sztukach na osobę głuchą, jakie to są mniej więcej proporcje? Masz jakąś taką wiedzę? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ile jest osób głuchych przypadających na przykład na jednego tłumacza. Mogę tylko powiedzieć, że tak naprawdę to takie dane to chyba tylko prowadzi Polski Związek Głuchych, który prowadzi listę osób, które zdały egzamin i uzyskały certyfikat. Więc po tych informacjach, które są dostępne na tej stronie, jest możliwość jak gdyby stwierdzić, ile jest tych tłumaczy w Polsce. Tylko że tłumacz tłumaczowi nierówny. I to jest ten dylemat. No ja nawet szkoląc nawet tych kursantów swoich, to oczywiście ja im zawsze mówię, że nie możecie Państwo się określać jako tłumacze języka migowego, bo nie będzie, to nie jest jeszcze ten poziom. Natomiast głusi zrażeni tym, że w różnych miejscach ktoś kończył jakiś tam kurs i oczywiście jest oznaczony znaczkiem, że tu jest tłumacz języka migowego, przekreślone ucho na przykład i głuchy myśli, o, to tam się z kimś dogadam, to często to jest taki bardzo niski poziom, że głuchy nie jest w stanie tego ogarnąć, że tak powiem, i zrozumieć, co ta osoba mówi do niej i odwrotnie, ta osoba nie rozumie, co ten głuchy chce powiedzieć. I to powoduje, że głusi wybierają sobie już sprawdzonych, rekomendowanych tłumaczy przez innych głuchych. Więc takich tłumaczy pewnie w każdym województwie po kilku może jest, gdzie można powiedzieć, że to jest naprawdę tłumacz godny polecenia. Jest też Stowarzyszenie Tłumaczy Języka Migowego, które właśnie zrzesza takich tłumaczy, mając swoje dosyć wyśrubowane wymagania. Spółdzielnia. Po to, żeby właśnie, i spółdzielnia też jest tak, to Łódź chyba, natomiast w Warszawie jest Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy chyba Języka Migowego i też mają swoich tłumaczy, którzy są tam gdzieś rekomendowani do tłumaczenia jakichś wystąpień ważnych. Zresztą widzimy, że w telewizji coraz więcej pojawia się tych tłumaczy na różnych wydarzeniach. No, poziom ich jest też różny, ale mogę powiedzieć tak uczciwie, że wzrasta poziom jak gdyby jakości tłumaczeń tych tłumaczy. Więc podnoszą kwalifikacje, rozwijają się. Właśnie, czyli to stowarzyszenie, czy też Towarzystwo Tłumaczy Języka Migowego, Polskiego Języka Migowego, czy ono ma coś wspólnego z Polskim Związkiem Głuchych? Raczej nie, przynajmniej ja nie znam zbyt dobrze, bo nie jestem członkiem tego stowarzyszenia, więc jak gdyby nie zdecydowałem się aplikować. Jest jakiś powód, dlaczego nie jesteś? Dlatego, że w Polsce trochę niestety jest pewnie, jakby powiedzieć, nieporozumienie, a mówiąc bardziej dosadnie, skłócenie, że tak powiem, środowiska w tym zakresie. Dlatego, że inne kraje, zachodnie szczególnie, wypracowały sobie już system jak gdyby nadawania certyfikatów. I to jest system prawny, państwowy nazwijmy. A w Polsce niestety, czy to robi Polski Związek Głuchych, czy to Stowarzyszenie Tłumaczy, mamy jeszcze jedno Stowarzyszenie Tłumaczy i Wykładowców w innym miejscu, czy jakiekolwiek inne stowarzyszenie, ono nadaje swoje certyfikaty, ale to są certyfikaty, jakby to powiedzieć, nieuprawniające. Niezawodowe. To nie jest państwowy certyfikat, tak jak, nie wiem, kończę studia i mam certyfikat psychologa na przykład, dyplom psychologa. No, tak samo niestety nie działa to w języku migowym. To jest to tak jak z językiem angielskim. Mamy różne szkoły językowe, prawda? I one wydają swoje dyplomy i niektórych tych szkół są renomowane, prawda? Niektórych szkół dyplomy się uznaje, że o, to jak masz z tej szkoły, to jest naprawdę dobry, musi być dobry. Więc pewnie podobnie to funkcjonuje, że tak powiem, na gruncie języka migowego. To skłócenie niestety przedłuża
dyskusję państwową, jak to tak nazwę oczywiście w skrócie myślowym, o tym, jak to zorganizować. Ponieważ akurat pracuję z kolegą Głuchem, który był członkiem Polskiej Rady Języka Migowego w poprzedniej kadencji i oni pracowali nad systemem właśnie certyfikowania tych tłumaczy i mimo tych kilku lat pracy nie udało im się ostatecznie zatwierdzić tego systemu. Teraz jest nowa rada, niestety nie mam tam nikogo znajomego, więc nie umiem powiedzieć, na jakim etapie to jest, czy zaczęli od zera, czy kontynuują to, co tam ta rada zrobiła. I to powoduje, że niestety nie mamy wciąż jak gdyby tego systemu takiego wypracowanego, kto może być i co to potwierdzi, że ten tłumacz to jest naprawdę tłumacz z prawdziwego zdarzenia. Dzisiaj mamy dużo samozwańczych tłumaczy, dlatego trzeba być bardzo ostrożnym, no i też szkół nauki języka migowego samozwańczych, niestety takich, które uczą tego języka, niekoniecznie tego naturalnego języka, bardziej tego systemowego, czyli tej sztucznej odmiany dopasowanej do gramatyki języka polskiego. Czyli w każdej dziedzinie jest ta sama historia, która się bardzo lubi powtarzać, to znaczy nie ma konsensusu, każdy jest najmądrzejszy. Każdy ma jakiś interes, no taka jest prawda. Ma jakiś interes. Oczywiście jak wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, właśnie. Czyli o wpływy. Dobrze, słuchaj Piotrze, telewizja Głusi TV to jest jakby sedno naszej rozmowy, to znaczy w jaki sposób edukować, też komunikować się z osobami głuchymi, jakby dostarczać im informacje, które są bardziej dostępne, bo to chodzi o dostępność, a nie tylko wiadomości o 19.30, 19.00, 18.30 z tłumaczem języka migowego. I cały dzień po prostu osoba głucha ma czekać na takie informacje, żeby czegoś dowiedzieć się o świecie. Jak powstał ten pomysł? No właśnie, to jest taka ciekawa rzecz, że jak gdyby będąc w tym środowisku, zastanawiałem się, w jaki sposób upowszechniać wiedzę, różnego rodzaju wiedzę o tym, jak edukować głuchych już w systemie pozaszkolnym, bo tak naprawdę ja na system szkolny nigdy nie miałem wpływu, natomiast kiedy głuchymi mam kontakt i organizowałem różne spotkania, wydarzenia, to przekazywałem różnego rodzaju wiedzę i stwierdziłem, że tą wiedzą trzeba się dzielić dalej, nie tylko do jakiegoś grona kilkunastu, kilkudziesięciu osób, ale żeby więcej osób mogło z tego skorzystać. No i powstał taki pomysł w ramach jednego z projektów z Unii Europejskiej, żeby stworzyć materiały w języku migowym na temat poszukiwania pracy i zatrudnienia. No i taki projekt przygotowałem i złożyłem i uzyskał on akceptację. To była swego rodzaju kampania informacyjna na temat właśnie jak się przygotować do poszukiwania pracy przez osoby głuche i w języku migowym. I to był właśnie zalążek naszej telewizji internetowej, w której tworzyliśmy różnego rodzaju filmiki i nie sądziliśmy nigdy, że aż tak ta telewizja, że tak powiem, zyska rozgłos i uznanie, ponieważ okazało się, że kiedy skończył się ten projekt, więc nie mieliśmy żadnych środków finansowych, ale po 2 latach zobaczyliśmy, że coraz więcej osób głuchych jak gdyby wie o tej stronie, i przerwanie tego byłoby czymś najgorszym w świecie. Czyli więc poszukują. Przez dłuższy czas właśnie robiliśmy to społecznie, wolontarystycznie, dodając po 1-2 filmiki dziennie, czasem kilka w tygodniu, aż udało nam się pozyskać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt właśnie polegający na tym, że będziemy już codziennie dodawać różnego rodzaju wiadomości. No i tak robimy. Oczywiście to też nie jest typowa telewizja, jak nam się kojarzy, ponieważ jest to telewizja internetowa, ale przewagą naszą, to co powiedziałeś, nad innymi telewizjami jest to, że nasze materiały są cały czas dostępne. Więc to nie jest tak, że muszę być o określonej godzinie i włączyć internet, bo wtedy dopiero będą te wiadomości, tylko o której godzinie sobie nie włączę, to mam albo dzisiejsze wiadomości, albo z dnia wcześniejszego, poprzedniego, poprzednich kilku dni i mogę sobie je przeglądać. I głusi bardzo to cenią, ponieważ nie było to naszą ideą, ale to wyszło trochę samo, że my w czasie filmów prosimy głuchych, jak migamy do nich wiadomości, na przykład o czymś tam, pytamy ich o zdanie.
proszę napiszcie w komentarzu coś, albo wyślijcie do nas wiadomość, albo SMS-em, jeśli dużo głuchych, tak jak powiedziałem, nie chcą pisać SMS-em, wysyłają nam filmiki. I proszą w filmiku, że proszę to, albo przygotujcie to. Oczywiście nie wszystkie te rzeczy jesteśmy w stanie przygotować, bo niektóre są bardzo kontrowersyjne, albo takie, które nie czujemy się przygotowani jak gdyby do tego, żeby je przedstawiać, ponieważ my nie jesteśmy specjalistami w każdej dziedzinie życia człowieka, tylko czerpiemy te informacje z internetu, taka jest prawda. Na bazie innych portali przygotowujemy te wiadomości, no i próbujemy się dostosować do tych potrzeb osób głuchych. I stąd jak gdyby ta telewizja trwa i ma się na razie dobrze. Mogłaby pewnie jeszcze lepiej, gdybyśmy mieli większe środki finansowe, no ale trzeba się cieszyć z tego, co mamy i powolutku, małymi kroczkami rozwijać to dalej. Tak, ale to chyba też udowadnia, że głusi chętniej wchodzą w świat wizualny, a nie analogowy, to znaczy chętniej oglądają tłumacza niż czytają. Mimo że potrafią, chyba po prostu mniej to ich wysiłku kosztuje i dla nich to jest po prostu najnormalniej w świecie po prostu wygodne. No wygodne, dlatego że to jest w ich języku, czyli to jest zobrazowane, to jest jak gdyby pokazane według innego szyku gramatycznego są ułożone te zdania, emocje w to wchodzą, mimika twarzy, ruchy całym, ja cały czas ruszam rękami. Czyli kontakt bezpośredni też ze sobą, no, w pewnym sensie głuchą, bo to jest tak naprawdę język, tłumacz języka migowego jest tak naprawdę osobą głuchą. Wyłącza wtedy myślenie w języku polskim na myślenie migowe. Dokładnie. Jak statystyki, jeżeli chodzi o oglądalność? Czy coś pamiętasz, zaglądasz, cieszysz się tymi wynikami? Powiem szczerze, że tak, na początku to sprawdzaliśmy codziennie. Te statystyki patrzyliśmy jak rośnie. Dziś pamiętam nasze pierwsze takie sprawdzenie w tych statystykach takich niezależnych przez Google Analytics, to tam zobaczyliśmy, że jest 50, to jest takie śmieszne trochę, 50 osób. Jak przekroczyło 51, to wszyscy żeśmy tu w biurze skakali z radości, że mamy już jednego nowego człowieczka. Dzisiaj to są tysiące osób, a nawet rocznie to, że tak powiem, jest, że jeśli chodzi o wejścia, takie niepowtarzalne wejścia, to już mamy nawet w milionach. Więc ja wiem, że to jest wciąż mało, bo patrząc na statystyki tych zwykłych, tych portali internetowych, to tam naprawdę one są olbrzymie i imponujące. Tak, no, ale to nie porównujemy tego, bo to są też algorytmy i to jest jakby tutaj jest bardziej rzeczywista sytuacja. Tak. Nie posługujecie się algorytmami, które nakręcają wirtualny zegarek, który jest potrzebny reklamodawcom jednocześnie. Więc dokładnie, tego, dokładnie. Tu masz wyniki rzeczywiste, więc to jest bardzo duży sukces. Stąd też pojawianie się w innych miejscach, w innych rejonach Polski telewizji na dany region. Dokładnie tak. Dzwonię do ciebie z Warszawy i też mamy tutaj kolegę, który też prowadzi telewizję i też działalność na rzecz głuchych. Jak sądzę, bardziej w obrębie, powiedzmy sobie, Mazowsza, bliższych okolic niż globalnie, tak jak u ciebie bywa, jest to w twoim rejonie. Ale to jest fajne, dlatego że ja jakoś się nie obawiam, że to ma być konkurencja jakaś dla nas. Dokładnie, i dlatego właśnie to jest tak. Ale myśleliśmy, tak, nie ukrywam, że taki nasz strach był o to. Ojeju, człowiek tak jest zbudowany, że jak widzi podobną sytuację, to zaraz myśli, że to może być konkurencja, ale później. Ale okazuje się, że to jest tak jak z nami. Chcemy wiadomości, dzisiaj czytamy z tego portalu, ale sprawdzimy sobie na drugim, a jeszcze może na trzecim, by się upewnić, czy to jest tak albo inaczej, albo jakie ma zdanie ta strona albo ta strona. I to jest fajne, dlatego że nam chodzi też o to, żeby głusi mieli szeroki dostęp, żeby to nie było tak, że tylko my jesteśmy jedynymi uprawnionymi do interpretacji jakichś wydarzeń społecznych, politycznych czy ekonomicznych i tak dalej, ale że też są inne rzeczy, a poza tym są takie obszary, w których my jak gdyby nie jesteśmy w stanie przekazać tych informacji.
fajnie właśnie, że te lokalne również telewizje, czy te nazwijmy lokalne, ale one też są dostępne dla wszystkich, więc tak na dobrą sprawę są one powiedzmy ogólnopolskie, o tak to nazwijmy. Tak, to fajnie, że też pokazują inaczej pewne rzeczy, przedstawiają inaczej, tworzą te informacje i to jest fajne, taka różnorodność jest nam potrzebna, bo dzięki temu kształtuje się światopogląd osób głuchych, trochę się koryguje różne rzeczy, więc to działa bardzo edukacyjnie naprawdę dla wszystkich stron. A jeśli chodzi o nas, to mogę jeszcze tylko powiedzieć tyle, że mamy bardzo dużą oglądalność za granicą. To jest niesamowite, że głusi, zakładam, że Polacy, chociaż pewnie może nie tylko, w różnych regionach świata również oglądają naszą telewizję. Jak wcześniej skupialiśmy się na Polsce i tylko w województwach analizowaliśmy sobie, tak teraz w tych statystykach widzimy coraz więcej państw, w których jesteśmy oglądani. I to nie są jakieś pojedyncze wejścia, to są naprawdę wejścia bardzo imponujące, jeśli chodzi o liczby, które pokazują nam, że no, głusi są stęsknieni i potrzebują wiadomości po prostu w swoim języku, również tam gdzieś za granicą, gdzie przebywają. Z całego świata. Tak. Na przykład taka przyjemna historyjka, na przykład mamy panią z Danii, o której byśmy nie wiedzieli, gdyby nie okazało się to, że zamówiła sobie, ponieważ raz w roku wydajemy taki kalendarz nasz telewizyjny i oczywiście on jest odpłatny. No i pani właśnie zamigała do nas, że ona koniecznie chce wesprzeć naszą telewizję, kupując ten kalendarz, rzeczywiście dając cegiełkę znacznie większą, że tak powiem, na to. I okazało się, że musieliśmy wysyłać listy do Danii, do Wielkiej Brytanii, nawet do Stanów Zjednoczonych trzeba było wysyłać kalendarz i tak dalej. Kilka tych państw się pojawiło, takich jeśli chodzi o wysyłkę kalendarzy, ale to fajnie, bo to Polacy, którzy tam zamieszkali, już osiedli, mają swoje życie i pewnie tam zostaną, ale jednak też ten pierwszy język migowy polski jest dla nich czymś wielkim i wartym, także fajne. To jest ciekawe. Zapytam się o z mojej ulubionej działki, to znaczy interakcji NGO-sów, bo ten program w pewnym sensie ma trochę włożyć kij w mrowisko, to znaczy opowiedzieć, jaki jest stosunek urzędu do NGO-sa i NGO-sa do urzędu. To znaczy ja tu akurat mam na uwadze twoje środowisko, że tak się wyrażę, ale też i po części moje, bo też to jest dla mnie interesujący świat i po to przeprowadzam z tobą wywiad, żeby jak najwięcej się o tym świecie dowiedzieć. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał o stosunek NGO-sa, czyli waszych organizacji do organizacji urzędowych, że określę Urzędu Miasta, Urzędu Gminy, Urzędu Wojewódzkiego, czy też ministerstw, do których składacie różne pomysły ze swoimi projektami. Po to ten program też został wymyślony, żeby powiedzieć, co jest poza tą cudownością, co jest drugim dnem. Jak wygląda u was współpraca z Polskim Związkiem Głuchych? Nie ma współpracy. O ile wygląda? Dlatego nie ma jej, tej współpracy, dlatego że organizacje pozarządowe, takie duże, postrzegają nas jako konkurencję swego rodzaju, więc jak gdyby tu są jak gdyby różnego rodzaju animozje, jakieś rzeczy, które nie wiem, zaszłe, gdzie każdy jak gdyby w swoim kierunku idzie i niekoniecznie chce pomagać drugiemu. Ale co nie znaczy, że lokalne związki głuchych, czyli oddziały, może nie, ale koła terenowe, współpracują albo próbują z nami współpracować, może nie w taki oficjalny sposób, ale chcą uzyskać informacje, coś nam wysyłają, jakieś informacje o swoich działaniach, czy udostępniają członkom na przykład, tym, którzy nie mają internetu w domu, no bo też mamy przecież dużo osób, możliwość oglądnięcia na przykład naszych filmów, naszej telewizji, więc jakiś tam rodzaj współpracy, jakiejś próby, nie wiem, wsparcia jest. Natomiast oficjalnie nie ma współpracy i nie ma chęci takiej współpracy i na pewno nie są gotowi do pomocy, jeśli na przykład zwracaliśmy się do nich z promocją różnych naszych projektów,
no nie byli zainteresowani jak gdyby, więc wszystko to, co pracujemy, no to własnymi rękoma i kontaktami indywidualnymi z osobami głuchymi, więc, ale jakoś nie rozpaczamy z tego powodu. Pewnie byłoby łatwiej, gdyby to było bardziej zjednoczone, no ale trzeba brać rzeczywistość, jaka jest i cieszyć się, że jest różnorodność. I oni też robią fajne rzeczy, bo nie mogę powiedzieć, że nie robią fajnych rzeczy, bo dużo rzeczy jest naprawdę ciekawych. Ale to Natomiast się robi za publiczne pieniądze. To nie jest jakby sytuacja, kiedy ma się pieniądze, a ich się nie ma, no to wtedy pomysły robią się zupełnie różne. No, taka jest prawda, że Polski Związek Głuchych i te duże organizacje takie ogólnopolskie, no mają większą szansę przebicia się do tych środków. Zdecydowanie. Czy takie mniejsze organizacje czy stowarzyszenia jak nasze i pewnie przez to więcej mogą zaproponować. Natomiast skąd się wzięły te animozje? Po prostu w pewnym momencie głusi, już sporo lat temu, nie wiem, 15 lat, 10 plus minus, zaczęli jak gdyby zastanawiać się, że nie wszystko się im podoba w tej organizacji i uznali, że chcą stworzyć swoje, samodzielne. No i część z nich, że faktycznie funkcjonuje, ale niestety większość tych takich lokalnych organizacji głuchych poupadała właśnie z powodu braku środków i braku osoby słyszącej, która mogłaby wspierać ich w rozwoju. No niestety głuchy nie znający realii pozyskiwania środków finansowych, opłaty różne za lokal, za podpisywanie umów, podatki, ZUS-y i te wszystkie inne rzeczy, nie jest w stanie tego ogarnąć, a na skąd ma wziąć pieniążki? No swoje ma wyłożyć? No nie. Więc to jest bardzo skomplikowane prowadzenie takiej organizacji i pewnie no, poddało się, no ale fajnie, że próbowali gdzieś też po swojemu coś robić, więc mi się to podoba, że taka sama organizacja gdzieś tam w różnych miejscach się pojawiła. A kto wie, może przyjdzie taki moment, że bardziej zjednoczymy swoje siły ku temu, żeby jakoś tam coś razem robić. Ale na razie nie ma między nami wojny, jeśli chciałbyś to wiedzieć, jako takiej, przynajmniej nieotwartej. Jest zabawnie i strasznie, to w zasadzie instytucja, która zajmuje się głuchymi, nie wspiera organizacji, które zajmują się głuchymi. To jest kuriozum. No ale pewnie tak jest też z innymi niepełnosprawnościami, nie wiem, bo nie interesowałem się. Jest, tak. Jeżeli chodzi o niewidomych, którzy są dla mnie również bliscy, zdanie na temat Polskiego Związku Niewidomych jest nigdy dobre. No, bo może czasem to jest przez, znaczy ja z perspektywy... Tak, ale nie wierzymy we wszystko, co słyszymy, ale... Tak, ale no, myślę, że każdy robi coś dobrego, ale też popełnia dużo błędów i to jest jak gdyby pewnie... jakoś ciągnie się za tą organizacją. Dużo błędów i tych samych błędów to jest. No właśnie, no, bo to jest też tak, że niestety istota funkcjonowania tych organizacji, struktura organizacyjna jest dosyć bardzo złożona. Tam są po prostu, tam każdy chciałby rządzić. Korporacja państwowa. Każdy pokój musi mieć co robić, to znaczy każdy podpis musi być na dokumencie, a tych podpisów musi być 15 i wszyscy muszą tydzień czekać na pana dyrektora, pana prezesa. I... No mniej więcej to w tym tak to wygląda, więc to jest jak gdyby takie dosyć złożone i to działa tak zniechęcająco na takiego zwykłego głuchego, który niezbyt do końca wie, o co chodzi, a on chciałby mieć jakąś tam usługę, dostać jakąś usługę, wsparcie, jakąś pomoc, więc pewnie to między innymi z tego powodu wynika. No i dlatego chyba też jest też ten kłopot albo inaczej, żądanie głuchych tego, żeby mieli też niezależnych tłumaczy języka migowego od tej organizacji. Więc dokładnie. Rozumiem. I szanuję i cieszę się, że głusi też jak gdyby chcą pokazać, że nie każdy tłumacz, jaki jest dostępny, to musi być dobry, no, że on też ma prawo decydować o tym, jakiego tłumacza chciałby sobie wybrać do danej usługi. No to jeszcze chwilę muszą poczekać na to, no ale nic na to nie poradzimy, więc stąd, znaczy nie poradzimy. My radzimy w ten sposób, że ciągle szkolimy nowych ludzi i zakładamy, że z tej grupy... Że to będą odpowiednie osoby, dobrze wykształcone, wyedukowane, to znaczy, że osoby głuche chętniej wezmą takiego tłumacza niż jakiegoś człowieka, który nie będzie znał specyfiki osób głuchych i będzie bardziej
ale to bardziej improwizował niż Dokładnie. przekazywał coś. A poza tym to jest też tak, że głusi się wstydzą niektórych rzeczy, które chcą załatwiać. Wiem, mogę to powiedzieć o usługach psychologicznych, że tak to jest. I na przykład nie chcą, żeby tłumacz lokalny, który zna również innych głuchych, wiedział o jego problemach i brał udział w tłumaczeniu takich spotkań. Wolą sobie wybrać obcego, którego nie znają i on ich nie zna, nie wie, w jakim środowisku, w jakim miejscu się pokazują, jakie ich są, nie wiem, ich sytuacja społeczna, ekonomiczna i tak dalej. I to też ma uzasadnienie, że mogą być trochę incognito trochę w tej formie, no bo dzisiaj większość rzeczy robimy jeszcze online, prawda? Jeśli chodzi o głuchych, to raczej nie zmieni się niezależnie od Ale COVID-u. my od strony psychologicznej jako ludzie też podejmujemy podobne działania jak głusi. To znaczy psycholog też jest takim, powiedzmy, osobą taką bardzo intymną. To znaczy wolimy, żeby był spoza zasięgu naszego środowiska i prawdopodobieństwa, że mógłby zdradzić tajemnicę terapii. I żyć w takiej świadomości, że może coś się wydarzyło, to jest trochę też paranoiczne, ale też szkodliwe, więc zdecydowanie każdy człowiek by postąpił podobnie. Piotrze, podsumowując pierwszy etap naszej znajomości, bo znamy się już paradoksalnie, nie licząc godzin i dni i lat, to już kawałek czasu, bo na pewno policzyłem dwa. Od roku próbuję z tobą zrobić wywiad. W końcu się udało. Dlatego też wróciłem z dalekiej podróży, ale to dzięki też zmianie swojego postępowania, też edukacji, psychologii, zmianie środowiska. To mnie też pchnęło i zmotywowało, że warto. Podsumowanie oczywiście najfajniejsze, bo jesteś w jakimś etapie, na jakimś etapie, mało tego, nie jesteś ty, a jesteście w stowarzyszeniu. Powiedzmy sobie, że twarzujesz organizacją. Na ten moment, jaki jest, jakbyś powiedział, określił największy sukces w swojej działalności w stowarzyszeniu ResGest, czy też Pitagorasie, które jest młodszą organizacją? Jak masz jakąś wagę sukcesu? Jeśli chodzi o jakąś historię, bo to już też trochę historycznych rzeczy jest, to na pewno dla mnie i dla tego stowarzyszenia było sukcesem to, że był taki moment, gdzie udało nam się pozyskać naprawdę bardzo dużo środków finansowych na sport. To był taki moment 2008, gdzie naprawdę nie mogliśmy narzekać na brak środków finansowych, na który teraz narzekamy już od wielu lat. Wtedy ten sport bardzo krwi. Naprawdę rozwinęliśmy dużo sekcji, dużo osób angażowaliśmy i to piękne było. No niestety potem, jak brak środków, no to mniej możliwości, ale to uważam za wielki sukces wtedy. No i takim moim dzieckiem jest właśnie ta telewizja internetowa, którą uważam, że to był strzał w dziesiątkę, kiedy jeszcze wtedy nie wszyscy myśleli o tym, że to może być jakimś fajnym medium dla głuchych i nawet urzędy niezbyt były temu przychylne. A teraz widzimy, że to jest strzał naprawdę w dziesiątkę i uważamy to za swój wielki sukces. A osobisty sukces, no to uważam to, że mogłem w końcu spełnić swoje marzenie dotyczące studiów psychologicznych i teraz mogę to w uprawniony sposób, legalny prowadzić i pomagać osobom głuchym. I to uważam za swój wielkie osiągnięcie właśnie Stowarzyszenia Rozwoju Pitagoras, no i tego, że mogę coraz więcej osób szkolić w zakresie języka migowego. To takie może wielkie rzeczy, ale też pewnie mamy takie mniejsze, których może niekoniecznie dla odbiorcy byłyby jakieś spektakularne, ale dla nas są tu istotne. Każdy dzień niesie jakiś rodzaj sukcesu. Wtedy, kiedy komuś możemy pomóc, wesprzeć go w jakiejś tam sprawie, to jest dla nas wielka rzecz. Mm-hmm. Goni nas czas, pochmurny poranek poniedziałkowy. Udało się w końcu, po roku co najmniej,
Już, to już się stało, to już stało się przeszłością, więc możemy się ucieszyć i też będzie nasz mały sukces w porozmawianiu o środowisku osób głuchych, czy też głuchych, bez osób, jak to lubią podkreślać głusi, przez duże G. Trochę się dowiedzieliśmy, na głębsze rozmowy jeszcze przyjdzie czas, ponieważ mam nadzieję, że będziemy cały czas, ty na pewno będziesz w swojej dziedzinie, to znaczy będziesz, jak sądzę, do końca życia wspierał osoby głuche. Jeżeli ja zostanę już niebawem dyplomowanym psychologiem i będę wspierał osoby niepełnosprawne, z pewnością będę w tym środowisku i będzie to zawsze dla mnie interesujące, więc niejednokrotnie powrócimy do rozmowy. Dziękuję ci, Piotrze, za chwilę uwagi. I powodzenia przede wszystkim na placu boju. Również życzę powodzenia. Jak pomachamy? Właśnie. Tym gestem żegnamy się i do zobaczenia. Do zobaczenia.